Plan był taki, żeby zrobić na niedzielne śniadanie naleśniki z szynką szwarcwaldzką, z serem i szczypiorkiem. No ale szczypiorku brak. Ale za to mamy orzechy. No, i mamy świeżutkie kiełki. Zapraszam. Dzień dobry szanownemu państwu. Dzisiaj spotkamy się, to znaczy ja spotkam się z szanownym państwem na tym oto kanale w temacie wydawałoby się bardzo błahym, bo w temacie naleśniczków. Nie będą to zwykłe tradycyjne naleśniczki, które z reguły chcemy, żeby były takie takie cieniutkie, cieniusie, jak najcieńsze, bez otworków, żeby smarując je później dżemem, żeby ten dżem nie wychodził na zewnątrz. Dzisiaj zrobimy naleśniki Grube naleśniki, puszyste naleśniki z szynką szwarzwalską, której, do której przepis pojawił się jakiś czas temu na kanale, z serem, z orzechami i z kiełkami. Ja generalnie jestem zdeklarowanym mięsożercą, co raczej widać po materiałach, które tutaj dosyć często pojawiają się na kanale. Dosyć sporo materiałów pojawiło się na kanale na temat mięsi w ogóle na temat wędzenia robienia kiełbas, ale dla mnie dodatek zieleniny do mięsiwa jest, rzekłbym, że niezbędny. Ja nie wyobrażam sobie dania, które mógłbym dostać z ziemniakami, z mięsem i nie dostać do tego żadnej sałatki. I podobnie będzie w przypadku tego, tych naleśników, naleśników z farszem niesłodkim. Nie, to będą naleśniki wytrawne, naleśniki z dodatkiem słonego sera, kwaśnej śmietany, mięsa, które jest... No mięso samo w sobie jest nieco słodkie, ale mięso generalnie jest solone, wędzone. No i po to, żeby dodać tej zieleninki tak wyśnionej i wymarzonej przeze mnie, żeby dodać jej do tych naleśników, no to wykorzystam kiełki. Ja staram się używać tej zieleninki, którą mam tutaj u siebie w ogrodzie, no ale mamy zimę, środek zimy i ten inspekt, w którym często w niektórych latach zdarzało się, że miałem na przykład o tej porze szczypiorek, taki szczypior dziki. Nie z cebuli, on w ogóle nie wytwarza cebulek, tylko jest sam szczypior. I on generalnie pod tą warstwą uschniętego szczypioru starego zawsze zostawały jakieś świeże źdźbła tego szczypiorku. W tym roku, ponieważ lato było dosyć suche i jesień zasadniczo też była niezbyt mokra. A ja zaniedbałem podlewanie pod koniec sezonu, no to ten szczypior usechł i praktycznie nie mam nic. Zdarzało się też, że o tej porze miałem jeszcze świeżą sałatę, która zdążyła na jesieni wykiełkować z nasion albo buraka liściowego, albo szpinak. Niestety w tym roku nic nie zostało, dlatego że z inspektu mm, zrobiły sobie stołówkę sarny. Dlatego powiem Państwu szczerze, że ja jestem zagorzałym fanem kiełków. Dlatego że. Nie potrzebują dużo miejsca, nie potrzebują jakiejś ekstra energii, nie trzeba ich jakoś straszliwie pilnować. Jakiś czas temu pojawiła się, pojawił się odcinek na kanale na temat kiełkownicy takiej dużej, trzypoziomowej kiełkownicy. Oczywiście nie trzeba od razu wykorzystywać wszystkich trzech poziomów, ale jeżeli potrzebujemy tych kiełków stale, to ta kiełkownica jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Moim zdaniem, bo można w różnym terminie różne nasiona sobie wysiewać. Link oczywiście zostawiam. I do tej kiełkownicy, i do filmu w opisie tego filmu. Natomiast pojawiła się taka kiełkownica, która jest kiełkownicą kompaktową. Ona jest dosyć mała i wymaga jeszcze mniej miejsca. Co prawda, żeby w niej wyhodować kiełki, i tak musimy mm, pomyśleć o tym jakieś 5 do 7 dni wcześniej. Dlatego, że zanim te nasiona wykiełkują, e, otworzą się najpierw nasiąkną wodą. Otworzą się i te kiełki... Wyrosną, no to jednak ten tydzień czasu, troszeczkę mniej niż tydzień czasu, tydzień czasu jest na to potrzebny. Kiełkownica, jak już wspomniałem, jest mała, kompaktowa. Wyciągając tą kiełkownicę z pudełka mamy już praktycznie kompletny zestaw, dlatego że jest w niej słoik, nasiona i najważniejsza chyba w tym wszystkim jest pokrywka, która jest perforowana. Jest bardzo dużo maleńkich dziurek i przez te dziurki wlewamy w wodę, żeby nasączać kiełki, nasionka. Dodatkowo ta nakrętka służy również jako stojak dla tego słoika. Jest ona tak wyprofilowana, że dostaje się przez te otwory powietrze, czyli jest jakaś cyrkulacja powietrza. Nadmiar wody z tych kiełków albo z nasion, które jeszcze nie wykiełkowały, przez te otwory jest odprowadzany. Jeżeli chodzi o sposób wykorzystania tej kiełkownicy, no to wystarczy te kiełki nasypać do środka, zalać je wodą, pozostawić na 24 godziny, żeby nasiona. Odpowiednio tej wody napiły się, potem odwrócić słoik, zlać tą wodę, i zasadniczo codziennie wypadałoby te nasionka podlewać, zraszać i znowu tą wodę wylewać. Ja używam wody, którą mam odstaną, przygotowaną odstaną wodę. Po to, żeby nie zalewać jej bezpośrednio kranówką, można też wykorzystać, ja tak często robię, że zalewam ją wodą źródlaną. Ponieważ mamy już objaśnioną sprawę załatwienia sobie zieleniny do tych naleśników, załatwienia sobie kiełków do tych naleśników, to teraz o samych naleśnikach. Ja naleśniki wykonuję według takiego starego przepisu na oko. Używam wyłącznie mleka, mąki, odrobiny soli, czyli gdzieś około szczypty soli, oleju i jajka. Nie używam wody, dlatego że moim zdaniem te naleśniki na wodzie są takie bardziej twarde. Ja nie za bardzo za nim nie przepadam. Jednak naleśniki zrobione na samym mleku są moim zdaniem smaczniejsze. Ale oczywiście wszystko zależy od gustu, szanownych państwa, nie namawiam. Dodaję oleju, dlatego że kiedyś olej dodawało się dlatego, że nie było patelni teflonowych i ten dodatek oleju powodował to, że to ciasto naleśnikowe tak bardzo nie przywierało do stalowych. Patelni. W tej chwili, dodaję to z przyzwyczajenia, jest to nadal wygodne, bo mimo tego, że patelnia jest teflonowa, to nie zawsze jest pierwszej świeżości, to znaczy nie jest najnowsza i jakieś tam ryski już się zaczynają na niej pojawiać i naleśniki lubią sobie czasami też przywrzeć. Ale ten dodatek oleju do samego ciasta nie jest bardzo potrzebny, no bo przecież używamy również oleju, co prawda w niewielkich ilościach raczej, albo tylko na pierwsze dwa naleśniczki. Do samego procesu smażenia, czyli wylewamy bezpośrednio na patelnię. Ja to ciasto na te grube naleśniki wykonuję trochę gęstsze. To znaczy, na to, na to zwykłe, na zwykłe naleśniki, takie, które mają być cieniutkie, robię ciasto, żeby miało konsystencję śmietany 30, gdzieś mniej więcej, żeby bąbelki powietrza przypadkiem w tym cieście gdzieś tam nie pływały, bo zawsze przy smażeniu później zostają dziurki. Oczywiście można odtrząsnąć to ciasto, żeby to, to po, odpowietrzyło się to ciasto, żeby te, te dziurki później nie powstawały. Natomiast przy takim grubym cieście, przy grubych naleśnikach. Te dziurki nie są tak istotne, dlatego że one i tak zalewają się później co chwilę tym ciastem, które jeszcze nie jest ścięte na zewnątrz. Poza tym zasadniczo, jeżeli chodzi o grubość tego ciasta, to gdyby się okazało, że ono będzie pozbawione tych bombelków, to ono będzie ciężkie. A tak przez to, że te bąbelki są uwięzione w cieście, ono jest bardziej puszyste. Do naleśników wykorzystałem szynkę szwarzwalską, która już pojawiła się na tym oto kanale jakiś czas temu. Przez te około dwa tygodnie zdążyła już chyba w 100% dojrzeć, bo jest akurat w punkt. Jeżeli chodzi o jej konsystencję, wykorzystałem serek kanapkowy, taki mm, słony serek. No i wykorzystałem orzechy włoskie, które tutaj u mnie zalegają na tarasie. Też w zasadzie nie powinny zalegać, bo ostatnio zrobiły sobie z nich z tych orzechów stołówkę sikorki i sójki, i codziennie rano mnie tutaj budzą. Orzechy zostały posiekane dosyć drobno i wrzucone do masy serowej. Taką masą serową z orzechami. Naleśnik został posmarowany, na to ułożyłem pokrojoną mu w drobniejsze kawałki, żeby łatwiej było gryźć i jeść szynkę szwarzwalską. Gdybym tą szynkę szwarzwalską pokroił na takie cieńsze plasterki, takie przezroczyste plasterki, to myślę, że nie musiałbym jej też później na, ten, na, na tego naleśnika kroić w mniejsze kawałki. Ale ponieważ do krojenia szynki nie użyłem krajalnicy. I zasadniczo to chyba nie ma większego znaczenia w, jakiej, w jakich kawałkach ona występuje później w naleśniku, dlatego zostały pokrojone w mniejsze kawałki, żeby łatwiej było gryźć, żeby były smaczniejsze te naleśniki. Użyłem kiełków rzodkiewki, właśnie, które właśnie się pojawiły w kiełkownicy. No i z czystym sumieniem mogę szanownym państwu takie śniadaniowe naleśniki, grube naleśniki polecić na, na niedzielne śniadanie. Ja jestem zadowolony, moja żonka też była zadowolona z takiego śniadania i powiem szczerze, że taki jeden naleśnik, to jak na mnie wielkiego chłopa, to jest wystarczające już wystarczające danie na śniadanie. Także nie trzeba ich smażyć bardzo dużo. Smaczne, niezbyt pracochłonne, ale jednak zaskakujące danie śniadaniowe. Pozdrawiam szanownych państwa. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.